Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Roman Kusyk. Kieruję Departamentem Inspekcji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I chciałbym trochę powiedzieć o historii systemów informatycznych do wprowadzania ewidencji ludności w Polsce. Nazwałem tę prezentację Jak magister został weselem, a dlaczego tak nazwałem, to zaraz się okaże. Zawsze jest tak, że od bardzo, bardzo dawna każde państwo chciało wiedzieć jak najwięcej o obywatelach. O wszystkich albo ich części, wszystko wiedzieć albo jakąś część informacji. Kiedyś służyły do tego różnego rodzaju rejestry papierowe. W momencie, kiedy się zaczęła rozwijać informatyka, pomyślano oczywiście o tym, żeby systemy informatyczne zaprząc do tego, żeby te informacje gromadzić szybciej, mieć do nich lepszy dostęp i po prostu nie ukrywajmy wiedzieć więcej, zwłaszcza w takich państwach, które nie były do końca demokratyczne. W Polsce pomysł, żeby informatykę użyć do ewidencjonowania ludności pojawił się na przełomie lat 60. i 70. W 5-letnim planie gospodarczym na lata 70-74 umieszczono utworzenie systemu ewidencji ludności. W 72 roku został powołany pełnomocnik do spraw PESEL. Pełnomocnik został umiejscowiony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo temu ministerstwu powierzono zadanie ewidencjonowania ludności, tak jest zresztą do dziś. W latach 73-74 opracowano system magister, natomiast w roku 74 powstało rządowe centrum informatyczne PESEL. Otrzymało ono nowo wybudowany wówczas budynek w Warszawie, budynek, który mieści się do dziś. I cóż, pierwszym systemem, który służył do ewidencjonowania ludności, był system magister. Powstał on we współpracy MSW i ZETO ZOWAR. System swoim zasięgiem objął tylko osoby z wyższym wykształceniem. Rejestrował za to bardzo dużo informacji o tych osobach. Nie tylko dane osobowe, tak jak dzisiaj z PESEL-u, ale też przebieg całej kariery naukowej, zawodowej i wiele innych informacji, które później przedstawię. Do systemu spływały dane z 60 tysięcy zakładów pracy i wyższych uczelni. W sumie przez okres funkcjonowania magistra zebrano w nim ponad 630 tysięcy rekordów o Polakach z wyższym kształceniem. To trochę kiepsko widać, ale powiem, co to jest. To jest taka karta informacyjna pracownika z wyższym wykształceniem. Człowiek, który dostawał pracę, skończył studia, szedł do kadrowej, no i kadrowa wypełniała taką kartę systemu magister. Co ona wypełniała? Oczywiście imię, nazwisko, adres, data urodzenia, stan cywilny, pochodzenie społeczne, bo takie były czasy, karalność sądowa, ale również. Czy współmałżonek pracuje? Tak? Nie. Liczba osób pozostających na utrzymaniu, całkowitym lub częściowym. Ogólna liczba dzieci żyjących. Wielkość mieszkania zajmowanego przez pracownika wraz z członkami jego rodziny. Liczba izb, powierzchnia mieszkania w metrach kwadratowych. Liczba osób łącznie z pracownikiem wspólnie zamieszkujących w mieszkaniu. Forma własności mieszkania. Charakterystyka mieszkania. Jest łazienka i kuchnia, kuchenka. Nie ma łazienki, ale jest ustęp i kuchnia, kuchenka. Jest tylko ustęp, jest tylko kuchnia, kuchenka. Nie ma wymiennych urządzeń. Czy stara się lub współmałżonek o nowe mieszkanie? Stara się o M1 lub M2, M3 lub M4, M5 lub większe, o własny dom, nie stara się. Droga do pracy w jedną stronę. Jak to czytam, to mi się zawsze przypomina ta scena z co mi zrobisz, jak mi złapiesz. Bo to jest tak, łączny czas dojazdu i dojścia do pracy w godzinach. Do pół godziny, pół godziny do godziny, jeden, dwie godziny i więcej. Odległość do 15 km, do 30, 30, 45, 45 i więcej. Stosowany środek komunikacji. Własny samochód, inny pojazd własny, komunikacja miejska. Pora z PKS, PKP,
wyłącznie PKS, PKP, transport zakładowy, inny środek. Później są dane o wykształceniu, uczelnia, zawód wykształcony, wyuczony i specjalność, tytuł uzyskany w toku studiów, forma ukończenia studiów, rok uzyskania dyplomu, ukończenia studiów i pytanie, czy studiował zgodnie z zainteresowaniem. Tak, nie. Studia podyplomowe, kierunek studium podyplomowego, na której uczelni, rok uzyskania świadectwa ukończenia, uzupełniające studia magisterskie, studia doktoranckie i przewody doktorskie habilitacyjne. Nominacja na profesora, to już był szczyt kariery naukowej, więc przechodzimy do zatrudnienia. Data zatrudnienia w obecnym miejscu pracy. Zajmowane stanowisko. Ile lat pracuje na tym stanowisku, w tym miejscu pracy? Wykształcenie wymagane dla tego stanowiska zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Zawód, specjalność wykonywana, charakter zatrudnienia, pełnozatrudniony, niepełnozatrudniony, łączny miesięczny zarobek w przeliczeniu złotych, rok podjęcia pierwszej pracy zawodowej, przerwy w ciągłości pracy, liczba zmian miejsc pracy, najdłuższy staż w jednym miejscu pracy, staż pracy w obecnie wykonywanym zawodzie, rok objęcia pierwszego stanowiska kierowniczego, staż na stanowiskach kierowniczych. Później są obowiązkowe kursy zawodowe, nieobowiązkowe kursy zawodowe, staże zagraniczne, znajomość języków obcych, prowadzi lub prowadzi działalność dydaktyczną, zgłasza chęć doskonalenia się w formie i tu różne formy, posiadany status pracownika naukowo-badawczego, liczba publikacji książkowych, liczba opublikowanych artykułów, rozpraw naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych, patenty i wzory użytkowe, liczba przyjętych wniosków racjonalizatorskich, łączne efekty wymierne wdrożenia patentów i wniosków, posiadane specjalne uprawnienia zawodowe, posiadane nagrody państwowe, międzynarodowe i resortowe, inne nagrody i wyróżnienia, łączna liczba polskich odznaczeń państwowych i wojskowych, najwyższe posiadane odznaczenia, przynależność do organizacji politycznych, przynależność do organizacji społecznych, liczba oznak za działalność zawodową i społeczną. Czy chciałby zmienić zawód? Nie. Jeśli tak, to na jaki? Czy chciałby zmienić miejsce pracy? Nie. Jeśli tak, dlaczego? Przewidywany w rezerwie kadrowej? Tak? Nie. Czy szuka pracy dodatkowej? Nie szuka. Szuka zgodnej z wykonywanym zawodem? Zbliżonej do wykonywanego zawodu? Innej stosunku do wykonywanego zawodu? Obojętnie jakiej. Motyw szukania pracy, zwiększenie dochodów, pogłębienie praktyki w zawodzie, chęć zmiany zawodu, inny pisać jak. Później już była emerytura lub renta. Te informacje były bardzo szczegółowe, więc co jakiś czas trzeba je było aktualizować. Służyła temu taka karta Z, karta związana z informacją o pracowniku z wyższym wykształceniem. I ta akurat praca, ta akurat zmiana dotyczy stosowanego środka lokomocji. Znaczy, ktoś się przesiadł na własny samochód. Też bardzo często te karty były do zmiany uposażenia miesięcznego. Tam to na górze jest łączny miesięczny zarobek, zmiana. Także każda taka zmiana o człowieku wędrowała do systemu magister. Tam była rejestrowana. Jak ktoś chciał, to sobie mógł wydrukować taką właśnie kartę danych osobowych, już wydrukowaną z systemu. No i to te wszystkie informacje, akurat na tej karcie nie wszystkie, ale bardzo dużo tych informacji było zawarte. System magister uznano się sprawdził, pomyślano więc, żeby go rozszerzyć na osoby również bez wyższego wykształcenia. Tak powstał rejestr PESEL, zbiór PESEL. PESEL jest prowadzony od 1979 roku. Co ciekawe, ustawowo uregulowany został dopiero w roku 2001. Kiedy powstawał, zbudowany został na Siemensie 404, 1 MB RAM-u, 3 linie dysków 55 MB po 8 sztuk. Później przeniesiono rejestr na nieco wyższego Siemensa 7755. Natomiast terenowe banki danych uruchomione też w latach, uruchomione już w zasadzie w latach 80. korzystały z polskich zestawów R32 z Elbe Wrocław. PESEL został napisany w systemie IATA w oparciu o Assemblera. Jeżeli ktoś z Państwa zna Assemblera, to bardzo chętnie zatrudnię. I tak wygląda.
to jest do dziś funkcjonujący system Jantar. Na górze dane osobowe, NA to nazwisko aktualne, NN nazwisko rodowe, IA imiona aktualne, później dane o urodzeniu, dane o dokumentach tożsamości, obowiązku wojskowym, stanie cywilnym. Dane archiwalne, adresy pobytu stałego, dokumenty tożsamości, archiwalne stany cywilne. Ten system w tej postaci nadal działa. Ten zrzut został zrobiony właśnie wczoraj. Także od lat 70. w zasadzie niewiele się zmieniło. Oprócz jednak Jantara, oprócz wesela opartego na Jantarze, został wdrożony kilka lat temu wesel nieco nowocześniejszy. W tym roku uruchomiliśmy system rejestrów państwowych jako jeden z produktów projektu PRID. To jest akurat zrzut z takiego ekranu. To są te same dane co w Jantarze, podzielone na zakładki, dane osoby, dane adresowe, dokumenty, dane stanu cywilnego. Jest tak, że część podmiotów korzysta z Jantara, część podmiotów korzysta z SRP, w zależności od tego, kiedy w zasadzie uruchamiano im usługi. Ewidencja ludności jest obecnie prowadzona na trzech szczeblach. Na szczeblu gminnym, wojewódzkim i centralnym. Na szczeblu gminnym są to zbiory danych stałych mieszkańców, zbiory danych byłych mieszkańców, zbiory danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy. Te dane, co ciekawe, nie trafiają na przykład po urodzeniu, zawarciu małżeństwa bezpośrednio do systemu PESEL, tylko odpis aktu stanu cywilnego trafia do Wydziału Ewidencji Ludności i tam jest wklepywany do systemu. Pojawia się przy tym dużo literówek, innych błędów, stąd w systemie nie jest idealny. Te dane ze szczebla gminnego są przekazywane do szczebla wojewódzkiego, do wojewódzkich banków danych i ze szczebla wojewódzkiego do centralnego zbioru FESEL. Ten przesył danych odbywa się albo na nośnikach, albo w drodze teletransmisji poprzez wydzieloną sieć PESEL-NET. Komu są udostępniane, jak są udostępniane dane z PESEL-a? Są to wnioski indywidualne, składane w formie papierowej, dane dziedzinowe, kiedy to szuka się na przykład osób, które ukończyły 100 lat, osób zameldowanych w jakichś konkretnych gminach, tak dalej. Część innych rejestrów korzysta z dostępu w trybie teletransmisji. To jest najnowocześniejszy dostęp obecnie do PESEL-a. Część niestety korzysta z tak zwanych replik. Polega to na tym, że co jakiś czas, co tydzień, co miesiąc z PESEL-a zrzuca się dane, zazwyczaj jest to replika aktualizacyjna i przekazuje się, czy to Ministerstwu Finansów, czy to nawet Funduszowi Zdrowia, gdzie te dane są wchłaniane do, przerzucane do ich systemów informatycznych. Idealne to nie jest. Oczywiście pojawiają się rozbieżności między repliką, która w zasadzie chwilę po wykonaniu jest już nieaktualna, a PESEL-em. Te rozbieżności są przy kolejnej replice nadrabiane. Ale w XXI wieku to nie jest trochę tak, jak być powinno. Numer PESEL, który nas wyróżnia, każdy z nas ma, 11 cyfr. Pierwszych 6 to data urodzenia w formacie 2 cyfry oznaczające rok, 2 cyfry miesiąca, 2 cyfry data dzienna. W przypadku kogoś, kto się urodził w wieku 19, do
danego miesiąca dodaje się 80. W przypadku kogoś, kto się urodził już w wieku 21, dodaje się 20. W przypadku kogoś, kto się urodzi na przykład w wieku 22, doda się 40. Kolejne cztery cyfry to liczba początkowa i płeć. Nie jest tak, jak się czasem sądzi, że ta dziesiąta cyfra to jest płeć. Nie. To, czy ta liczba, czy ta cyfra jest parzysta, czy nieparzysta, oznacza, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale liczba początkowa to cały ten obszar czterech cyfr. I wreszcie ostatnia, jedenasta cyfra, liczba kontrolna, którą się oblicza w ten sposób, że każdą z cyfr numeru PESEL mnoży się przez wagę, odpowiednio jest to 1,379, 1,379, 1,3. Z tak uzyskanego wyniku bierze się tylko cyfry oznaczające jedności, dodaje się je z wyniku, znów bierzemy ostatnią cyfrę, odejmujemy ją od 10 i uzyskany wynik, w tym przypadku 8, jest to cyfra kontrolna. Tak jest obecnie, ale nie chcemy, żeby tak było. Na początku tego roku MSW przedstawiło dokument projekty ministra spraw wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki, nowe podejście. I tu takie trzy ważniejsze cytaty z tego dokumentu. Po pierwsze, rejestry służyły dotychczas głównie gromadzeniu danych, a nie oferowaniu na ich podstawie powszechnie dostępnych odpowiedniej jakości usług, zwłaszcza dla obywateli. Dotyczy to PESEL-a, dotyczy to CEPiK-u. Były to rejestry prowadzone głównie dla potrzeb administracji, a nie dla potrzeb obywateli czy biznesu. Po drugie, co ważne, ze zbioru PESEL jako rejestru referencyjnego powinny korzystać inne systemy, dzięki czemu nie będą pobierane dane zgromadzone w różnych rejestrach. I wreszcie systemy informatyczne obsługujące rejestry muszą zostać zintegrowane i oparte na wspólnych centrach przetwarzania danych. Niestety obecnie jest tak, że każdy rejestr jest zbudowany oddzielnie, działa na odrębnych maszynach, często w odrębnych serwerowniach, bardzo często korzysta z innej sieci do przesyłu danych. Chcemy, żeby rejestr PESEL służył do realizacji usług, tak jak już powiedziałem. Mogą to być usługi różne, zarówno świadczone bezpośrednio dla obywateli, jak też usługi, z których obywatele uzyskają korzyści pośrednio. Przede wszystkim jest to odmiejscowienie realizacji spraw urzędowych dotyczących dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, numeru PESEL, zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały i czasowy. Te rzeczy powinniśmy załatwić albo w każdym urzędzie, albo przez internet. Weryfikacja statusu prawnego dokumentów tożsamości. Centralny rejestr dokumentów, dowodów osobistych, które zostały na przykład unieważnione. Dostęp urzędów administracji i innych rejestrów do zintegrowanego systemu rejestrów państwowych, co umożliwi z kolei świadczenie e-usług przez te inne urzędy. Wreszcie usługi dla przedsiębiorców. Weryfikacja niektórych danych dotyczących osób fizycznych, na przykład tego, czy posiadają ważny dokument tożsamości, czy nie jest on sfałszowany, albo nie ma podejrzenia, że jest sfałszowany. Dotyczy to zwłaszcza banków, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych. I wreszcie usługi Business Intelligence umożliwiające dokonywanie wieloaspektowych analiz, na przykład różnego rodzaju statystyk demograficznych, wykrywania anomalii rejestrowanych danych. Aby to się stało, rejestry, które obecnie gruntownie modernizujemy, powinny być po pierwsze zintegrowane, tak żeby obniżyć koszty ich eksploatacji, referencyjne. Dane zgromadzone w rejestrach muszą być aktualne i muszą się w centralnym rejestrze znaleźć już w momencie wprowadzenia tych danych gdzieś tam na dole w BIM. Bezpieczne to oczywiste, efektywne w udostępnianiu danych i tak naprawdę główna rola rejestru
Obecnie to udostępnianie danych i zorientowanie na usługi. Zoptymalizowane finansowo, bo wiadomo, każda złotówka się liczy, powinny stanowić własność Skarbu Państwa. Tu szczególnie dotyczy to kodów źródłowych i tak dalej. I wreszcie powinny być elastyczne technologicznie. No niestety nie zawsze obecnie jest tak, że można wybrać dowolną firmę będącą dostawcą aktualizacji na przykład oprogramowania. My chcemy ze swojej strony oprzeć się w możliwie największym zakresie na otwartych standardach. Już to robimy zarówno przy modernizacji PESEL-a, jak i przy modernizacji CEPiK-u. I wreszcie nasz cel. PESEL to tak naprawdę nie rejestr obywateli, ale rejestr dla obywateli. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich rejestrów prowadzonych przez MSW. Sens tych rejestrów jest taki, na ile będą one zorientowane na usługi, na ile będą świadczyć te usługi, z których albo każdy z nas będzie mógł skorzystać przez internet, albo będą mogły skorzystać z nich inne urzędy. Co ważne, to usługi no, w większości przynajmniej powinny być usługami bezpłatnymi. To tyle z mojej strony. Dziękuję.